wesołe przygody bliźniaków Klary i Kuby. Klara, Kuba, mama Patrycja, tata Piotr. Dalsze przygody Klary i Kuby z Mojo Bobsami. Ej, teraz miała być moja kolej. No nic nie poradzę, że byłam szybsza. Skoro tak, to ja sobie idę. Bawcie się beze mnie. Fifi, zaczekaj. Nie obrażaj się. Oj, jak zwykle zapomniałam kupić wszystkie składniki na tort. Kuba, Klara, możecie przyjść do mnie na chwilkę? Co tam, mamusiu? Mam do was prośbę. Skoczcie do sklepu po owoce na tort dla tatusia. Niam, niam. Tylko pospieszcie się, bo tata wraca z pracy za 2 godziny. Dobrze. Nagle dzieci słyszą dziwne odgłosy. Tam chyba ktoś płacze. Lepiej nie podchodź pod te krzaki. To może być niebezpieczne. Za gałązkami siedział Moji Pops. Kuba, chodź tu szybko. Nie wierzę. To mała wiewióreczka. Nie bój się, ja jestem Klara, a to mój brat Kuba. Chyba się nas boi. Nie boję się was. Po prostu jestem smutna i szukam sobie jakiegoś zajęcia. To może przejdziesz się z nami do sklepu po owoce? Nasz tatuś ma dziś urodziny i robimy mu z mamusią niespodziankę. Jasne, że chcę. Nie mam nic innego do roboty. Super, to chodźmy. A tak w ogóle to mam na imię Fifi. Ładne imię, Fifi. Dzięki. W pewnym momencie Fifi wpada na pomysł. A może pójdziemy do sklepu Mojo Bobsów? Tam mają bardzo szeroki wybór owoców i znajduje się nawet blisko mojego domu. Dlaczego nie? Jeśli to nie jest za daleko, to tylko 15 minut drogi stąd. To chodźmy. Nowi przyjaciele dotarli do celu. To tutaj. Cześć. Cześć, Fifi. Jakie owoce potrzebujecie? Mama kazała nam kupić różne. Może weźmiemy truskawki i jagody. Czy to wszystko? Kuba, jak myślisz? Weźmy jeszcze te banany. O tak, torcik będzie przepyszny. A nie mówiłam, że mają duży wybór? O, a ja mieszkam tu zaraz obok. Może wyjdziecie na chwilkę? Proszę, chociaż na momencik. Chętnie zobaczę, jak mieszkają Mojo Bobsy. Ja też. Oto moje skromne progi. Rozgoście się. Nagle na odkurzaczu przewraca się Kuba i pada na podłogę z wielkim hukiem. Kuba, nic ci nie jest? Sorki, zapomniałam go schować. Chyba nic, troszkę się tylko uderzyłam w rękę. Usiądź sobie, tylko uważaj na to radio. Już go zabieram. Sorki, troszkę za mnie bałaganiara. Zaraz to posprzątam. A wy napijcie się soku. Specyficzne są te Mojo Bobsy. Oj tak, ale w sumie ty jesteś do nich podobny. Jak to? Też nie lubisz sprzątać. Haha, bardzo śmieszne. No, chyba posprzątane. Na górze mam sypialnię i pozostałe pokoje, ale może innym razem was oprowadzę, okej? Tak, dzisiaj musimy wracać do domu z owocami. Masz rację. Uff. Chodźcie, odprowadzę was. Znam dobrze drogę. Gdy wracali do domu, usłyszeli rozpacz jednego z Mojo Bobsów. No nie, znowu mi nie wyszło tak jak chciałem. Jestem do niczego. Kto tak krzyczy? To jest malarz Antoni. Czasami jest troszkę dziwny i bardzo krytyczny dla siebie, ale wszyscy go tutaj lubią. Co się stało, Antoni? Cześć, Fifi. A, szkoda gadać, nic mi nie wychodzi. Nigdy moja praca nie trafi na wystawę do Paryża. Mogę zobaczyć? Proszę, ale nie ma co oglądać. Wow, to jest piękne i takie nowoczesne. Bardzo ekstrawaganckie. Też mi się mega podoba. Naprawdę wam się podoba? No jasne, sama kiedyś marzyłam o takich zajęciach plastycznych. Możesz przyjść do mnie na lekcję, jeśli tylko chcesz. Chciałabym bardzo. Muszę zapytać tylko rodziców o pozwolenie. No właśnie, rodzice.
Klaro, musimy wracać. Robi się już późno. Jeszcze nie zdążymy przed przyjściem tatusia z pracy. O tak, masz rację. Chodźmy. Do zobaczenia. Miło było was poznać. Nam również. Fifi, naprawdę super masz okolice. No i mieszkańcy są tacy mili. Tak, masz rację. Lubię tu przebywać. Mimo, że czasami różnie to bywa. Fifi, gdzie byłaś? Wszędzie cię szukaliśmy. Nie obrażaj się już na nas. Przecież wiesz, że nie chcieliśmy, żeby ci było przykro. No wiem, już się nie gniewam. Ale dzięki temu poznałem Klarę i Kubę, więc na dobre mi to wyszło. To są właśnie moi najlepsi przyjaciele. Pszczółka Maja, nietoperek Nikoś i żółwik Lelek. A to jest Klara i Kuba. Miło nam, może pobawimy się razem? Nagle rozbrzmiewa głos telefonu Kuby. O nie, to nasza mama dzwoni. Halo. Tak, tak, coś nas zatrzymało. Ale na pewno zdążymy, nie martw się. Kuba, co ty opowiadasz? Przecież tata będzie w domu za 15 minut. Nie ma szans, żebyśmy dotarli na czas. Ale musimy. Jak szybko pobiegniemy, to może zdążymy. Chodź. Ja mam lepszy pomysł. Znam kogoś, kto was odwiezie do domu. Dziękuję ci bardzo. Mam u ciebie teraz dług wdzięczności. Nie ma sprawy. To dla mnie przyjemność. A przy okazji obadam sobie nowy teren. Do zobaczenia, Kuba. Pa, Klara. Dziękuję wam bardzo za miło spędzony czas. To my dziękujemy i następnym razem zapraszamy do nas. Zapraszamy was wszystkich do nas. Super, pa! Tak, to jest nasz dom. Bardzo dziękujemy za podwiezienie. Nie ma za co, polecam się na przyszłość. Pa! Pa! No w końcu jesteście. Macie mi wszystko wytłumaczyć, gdzie byliście i co robiliście tyle czasu. Ale za chwilkę. Teraz musimy szybko ułożyć owoce na torcie. Uf, jak dobrze, że tatusia jeszcze nie ma. Super to wygląda. Też mi się podoba. Mam nadzieję, że tort będzie tacie smakował. O, słyszę samochód. Tata wrócił z pracy. Zdążyliśmy w ostatniej chwili. Cześć wam, już wróciłem. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Tata! Co za niespodzianka, dziękuję wam. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, kochanie. I mam nadzieję, że tort będzie ci smakował. Na pewno. Tort owocowy zrobiony przez ciebie zawsze smakuje obłędnie. Ale tatusiu, tym razem owoce kupiliśmy w sklepie Moji Popsów. W sklepie Moji Popsów? Jak to? Naprawdę. Wyobraźcie sobie, że po drodze spotkaliśmy wiewiórkę Fifi i ona zabrała nas do siebie. Tak, i poznaliśmy mnóstwo innych Moji Popsów. Było cudownie. Będziemy mogli ich zaprosić do nas? Proszę. Oczywiście, że tak. Chętnie ich poznamy z tatą i Laurą. Drogie dzieciaczki, jeśli podobało wam się, zostawcie dla nas łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Ciekawe Zabawki. Piszcie komentarze, a my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!